Drodzy duchowi pielgrzymi, pozdrawiamy serdecznie z Niepokalanowa, a wiadomo, że w tych słowach pozdrowienia nie zawierają się tylko takie czyste życzliwości, ale naprawdę wielka obietnica Bożej mocy, Bożego błogosławieństwa, które płynie z tego miejsca od Niepokalanej przez stawiennictwo świętego Maksymiliana. Wszystkim pielgrzymom, tym idącym i tym podążającym duchowo życzę, niech Pan Bóg wspiera i prowadzi. Szczęść Boże.